Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie o niezwykle prostej i skutecznej metodzie, zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób zaawansowanych, osób, które chcą przełamywać swoją stagnację i poprawiać wyniki w głównych bojach. Zapraszam! I ta metoda to pauza, czyli zatrzymanie sztangi w określonym momencie. U osób początkujących będzie to zatrzymanie sztangi w najcięższym momencie ruchu, czyli przy wyciskaniu sztangi leżąc będzie to zatrzymanie na sekundę albo dwie na klatce piersiowej. I polecam tą metodę każdemu początkującemu, bo wtedy zyskujemy pewność, że robimy to ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu. Zyskujemy standaryzację, bo w momencie, kiedy progresujecie na treningu, dokładacie kolejne kilogramów, ale na przykład skracacie ruch o 5 cm, to wtedy to nie jest progres, bo technika nie była idealnie taka sama. Oprócz tego osoba początkująca szybciej nauczy się techniki wyciskania, bo wtedy ma pewność, że robi to ćwiczenie dobrze technicznie, bez odbijania, bez oszukiwania, dokładnie, starannie, skupiając się na ciężarze. I też po 4-5 miesiącach ćwiczeń, w momencie kiedy robiliśmy cały czas dane ćwiczenie z pauzą i nagle z tej pauzy zrezygnujemy, bo mieliśmy na przykład stagnację, to momentalnie jesteśmy w stanie podnieść o 10 czy 15% większy ciężar, mamy kolejny progres i kolejny bodziec do tego, żeby trenować dalej. A osoby średnio zaawansowane zyskują większą aktywację mięśni, bo dzięki pauzie eliminujemy tak zwany odruch miotatyczny, czyli stress reflex. I można to wytłumaczyć w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że naciągacie gumę, w ten sposób reaguje wasz mięsień pod ciężarem, kiedy opuszczacie go do klatki piersiowej i potem automatycznie wasze mięśnie chcą powrócić do stanu początkowego, więc macie ten odruch, efekt odbicia. I tak samo jakbyście wyszczelili gumę. I w momencie, kiedy robicie pauzę, nie macie tego i aktywujecie mięśnie w nieco większym stopniu. Pauza to też jest świetna metoda na przełamanie stagnacji i tutaj polecam nagrać się od boku i zobaczyć, w którym momencie macie największy problem. Czy jest to na początku ruchu, czy gdzieś po środku, czy na samym końcu. Jak już zdiagnozujecie, gdzie ten problem się pojawia, to na kolejnym treningu załóżcie o 10% mniejszy ciężar, ale zróbcie wyciskanie z zatrzymaniem w tym właśnie punkcie, gdzie pojawiał się problem. I tak przez 3 albo 4 tygodnie róbcie to ćwiczenie w dokładnie takim samym zakresie i przedziale powtórzeń jak do tej pory, tyle że o 10% mniejszym ciężarem. Potem po tym czasie wróćcie do starego ciężaru, który Was przygniatał i gwarantuję Wam, że zobaczycie progres. Możecie też spróbować tak zwanego wyciskania z przystankami. W skrócie polega to na tym, że zatrzymujemy sztangę w najbardziej newralgicznych punktach, czyli na samym początku ruchu, potem po środku ruchu i przy samym końcu ruchu. Innymi słowy, wyciskamy na 3 razy. Jest to niezwykle skuteczna, ale też bardzo obciążająca metoda, więc nie róbcie jej dłużej niż miesiąc. No i pamiętajcie o tym, że tutaj ciężar pójdzie znacznie do dołu, gdzieś o 15 albo 20%, ale za to potem, jak po tym miesiącu wrócicie do wyciskania bez żadnej pauzy, to gwarantuję Wam, że zobaczycie znaczny progres. Liczbę serii i zakres powtórzeń zostawcie taki sam jak do tej pory. Pauzę też możecie wykorzystać w przysiadzie i tutaj też macie pewność, że robicie ten przysiad w pełnym zakresie ruchu, że zawsze schodzicie na daną głębokość, że aktywujecie mięśnie, że skupiacie się na tym ruchu i też jest to świetna metoda na przełamanie stagnacji. Także to by było na tyle, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, możecie też zostawić komentarz w sekcji komentarze na dole i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam! We'll be right back.